W związku z tym, że chcemy, żeby informacja była przekazywana do opinii publicznej jak najbardziej rzetelna, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat naszego świętokrzyskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym to 7 kwietnia stwierdzono pierwszy przypadek, potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z naszych pracowników. Kilka informacji do przekazania w związku z tym. Szanowni Państwo, procedury zadziałały, jeżeli chodzi o tą sytuację. Niezwłocznie zostały one zaadoptowane i podjęte. Wszyscy pracownicy oddziału regionalnego świętokrzyskiego, którzy mieli bezpośredni kontakt z pracownikiem zakażonym, zostali skierowani do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zostały podjęte odpowiednie kroki i te osoby zostały skierowane na kwarantannę domową, a pozostałe osoby, które w oddziale regionalnym przebywały, zostały skierowane do pracy zdalnej. Oddział regionalny został zamknięty dla pracowników na okres mniej więcej 1 tygodnia. Ten czas był niezbędny do tego, żeby zdezynfekować cały oddział regionalny. Zrobiła to certyfikowana firma, która wykonała te swoje usługi bardzo profesjonalnie. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne gwarancje, rekomendacje, certyfikaty, które posiadamy i którymi możemy się w każdej chwili okazać. I dodatkowo w kolejnych dniach wśród tych osób, które zostały skierowane na kwarantannę domową, a miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, stwierdzono 4 dodatkowe przypadki koronawirusa. I chciałbym tutaj po pierwsze zapewnić, że żadne z tych osób po dezynfekcji oddziału regionalnego nie miało już kontaktu z żadnym innym pracownikiem. Te osoby przebywają w domach i chciałbym zapewnić po drugie, że wszystkie te osoby są cały czas w kontakcie z naszym oddziałem, z dyrektorem oddziału regionalnego. Wszystkie czują się dobrze. I po tych podjętych wszystkich czynnościach, które dokonaliśmy, stwierdziliśmy, że jak najszybciej trzeba otworzyć oddział regionalny już po tej dezynfekcji dla naszych pracowników i w tym momencie zgodnie z zaleceniami pracownicy, którzy do tej pory pracowali na pracy zdalnej, nie mieli kontaktu z osobą zarażoną, powrócili do pracy tak, żeby wykonywane były wszystkie kluczowe czynności, które muszą być wykonywane, żeby zarówno dany oddział, jak i biura powiatowe funkcjonowały, zostali skierowani do pracy. I zgodnie z zaleceniami wszystkie te osoby w pracy mają wymagane odstępy między sobą, a nawet powiem więcej, często jest tak, że znajdują się zupełnie w oddzielnych pokojach, pomieszczeniach, po jednej osobie w danym pomieszczeniu, więc tutaj uważam, że cała ta procedura, która była podjęta w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym, uważam, że zadziałała prawidłowo i na tyle prawidłowo, że po pierwsze wyeliminowaliśmy ten przypadek i przypadki później, które pojawiły się do 16 kwietnia, wyeliminowaliśmy skutecznie tak, żeby nie dopuścić do zarażenia zarówno pozostałych pracowników, jak i rolników. I uważam, że te procedury zadziałały prawidłowo, w związku z tym wznowiliśmy pracę oddziału regionalnego i liczę na to, że żaden kolejny przypadek wśród pracowników pracujących w oddziale regionalnym już się nie pojawi.